Szczęść Boże, witajcie w ten czwartkowy poranek. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy rodzice przynieśli dzieciątko Jezus do świątyni, była tam prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera. Bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa 7 lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już 84 rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Dzisiaj jesteśmy świadkami spotkania Maryi z prorokinią Anną, która całe swoje życie poświęciła Panu Bogu. To jest niezwykle piękne spotkanie młodej kobiety z kobietą w podeszłym wieku. Prorokini Anna zachowuje w swoim sercu wielką młodość. Pan Bóg odmładza ludzi. Pragnijmy takich spotkań. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.